Dzień dobry, Joanna Marczewska. Chciałabym dzisiaj z Państwem omówić pierwszą lekcję w ramach kompetencji Strategia dotyczącą projektowania strategii udzielania zamówień publicznych. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o strategię, temat wydaje się e, dla zamawiających przeważnie dość odległy. Wynika to być może z tego, że my, jako zamawiający pracownicy, którzy prowadzą konkretne postępowania, nie mamy zawsze czy bardzo rzadko mamy zdecydowany wpływ na tworzenie tej strategii. Jednak w mojej ocenie mamy wpływ na to, jak ta strategia jest realizowana. Strategia powinna być dla zamówieniowca realizującego na co dzień postępowania publiczne, powinna być kierunkiem działania. Ta strategia jest, to, jest oparta o przede wszystkim na wstępnym etapie zdiagnozowanie celów strategicznych, następnie ich realizowanie. Żeby Dobrze realizować cele strategiczne, najpierw należałoby określić procedury wewnętrzne w każdej organizacji, niezależnie od tego, jakim zamawiającym jesteśmy, należałoby określić procedurę wewnętrzną i reguły działania, żeby tą strategię realizować. Podjęcie tego typu działań prowadzi do wniosku, że możliwe jest w ramach sektora publicznego właściwe wykorzystanie państwa potencjału, czyli potencjału zamawiającego, ale co więcej, oprócz tych celów wewnętrznych państwa organizacji, strategia służy również do tego, aby stworzyć warunki konkurencyjności. Warunki konkurencyjności, które z jednej strony wpływają na poprawę rynkowej sytuacji wykonawców, zwłaszcza tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a z drugiej strony powodują, że państwo uzyskujecie jako zamawiający wymierne, finansowe, powiedziałabym nawet korzyści tejże właśnie strategii. Jeżeli niektórzy z Państwa są jeszcze sceptyczni w stosunku do strategii, chciałabym wskazać na kilka korzyści, które ta strategia za sobą niesie. Jej właściwa realizacja pozwala po pierwsze na podniesienie efektywności. Wykonywanych zakupów, ponoszonych wydatków. Ta efektywność, jak Państwo pracując w sektorze publicznym dobrze wiecie, jest jednym z elementów wydatkowania środków publicznych. Jeśli chodzi o efektywność, jest to. Moim zdaniem, naczelna korzyść stosowania działań w sposób strategiczny. Dalej, celowe wydatkowanie środków publicznych. Jeżeli planujemy pewne działania, realizujemy tą strategię, którą przyjęliśmy w określonym gronie, to przekłada się to na to, że wydatki są ponoszone w sposób celowy, co również wypełnia oczywiście przepisy ustawy o finansach publicznych. Z punktu widzenia natomiast poszczególnych pracowników, którzy prowadzą postępowania, ustalenie strategii, podział kompetencji i realizacja określonych postulatów przyjętych w tej strategii oznacza w mojej ocenie dla Państwa, jako poszczególnych osób realizujących te zamówienia, zmniejszenie nakładów pracy, poprawę jej organizacji przede wszystkim, możliwość odnalezienia się w tym trudnym procesie, w którym musimy, czy, czy, czy stajemy przeważnie przed koniecznością pogodzenia różnych interesów. I skomunikowania się z różnymi osobami i różnymi środowiskami. Więc te nakłady pracy przy dobrze sporządzonej strategii absolutnie są pewną korzyścią. Jeśli chodzi dalej o tego typu wymierne efekty stosowania strategii, uważam, że zdecydowanie możemy tutaj mówić o zmniejszeniu ryzyka zarzutów kontrolnych. Państwo jako zamawiający jesteście na co dzień postawieni w sytuacji dokonywania wyborów. Czasami są to wybory na zasadzie wyboru mniejszego zła. Jeżeli przy, przygotowujemy postępowanie i to postępowanie jest osadzone w pewnym planie. Wiemy jakie osoby wykorzystujemy w toku tego postępowania do tego, żeby je realizować wspólnie. Możemy się zawsze skonsultować i te zasoby wykorzystujemy. Decyzje podejmowane są wówczas w sposób pewniejszy, co pozwala, Państwu na zminimalizowanie tego właśnie ryzyka, to znaczy ryzyka zarzutów kontrolnych. Wiem z własnego doświadczenia, że to bardzo istotny element pracy zamówieniowca, no bo wszyscy lubimy mieć swoją pracę na dobrym poziomie i nie lubimy mieć widma kontroli za plecami. Wreszcie, jeśli chodzi o strategię, takim elementem który powinien przekonać do jej stosowania jest kwestia poprawy komunikacji wewnętrznej. Jeśli chodzi o komunikację wewnętrzną, to to jest temat na odrębną kompetencję, więc tutaj jedynie krótko mogę powiedzieć o tym, że komunikacja wewnętrzna jest niezbędna po to, aby faktycznie zamówienie zrealizowało cel który przyświecał wszczęciu postępowania. Bez komunikacji, bez możliwości rozmowy i wykorzystywania prawidłowych zasobów zamawiającego, tak naprawdę cel tego zamówienia nie zostanie osiągnięty. Jeśli planujemy działania i podejmujemy tą, tą koncepcję realizacji strategii, również prowadzi to do poprawy komunikacji, ponieważ każdy ma wówczas przypisane swoje kompetencje i je realizuje. To są w mojej ocenie najważniejsze, najważniejsze korzyści, które Państwo możecie czerpać z działań podejmowanych strategicznie. I tak jak już wcześniej powiedziałam, w kwestii strategii nie wszystko zależy czy mniej zależy od pracowników zamówieniowych, którzy prowadzą postępowania. I tutaj musimy mieć wszyscy świadomość, że jednak kwestia strategicznych zamówień publicznych w dużej mierze opiera się na działaniach kierownictwa przede wszystkim. Jeśli chodzi o kierownictwo, to tutaj oczywiście po stronie tej grupy osób uczestniczących w procesie zamówieniowym leży przede wszystkim ustalenie celów. Celów każdego zamawiającego osadzonych w jakiejś, jakimś szerszym kontekście, na przykład finansowania ze środków zewnętrznych, tudzież w kontekście realizacji polityki zakupowej państwa, co właśnie kierownictwo powinno dostosować i podjąć stosowne działania. Dalej, po stronie kierownictwa również jest kwestia przyznania priorytetów określonym zadaniom. To bowiem, osoby decyzyjne mają świadomość, które z tych zadań są newralgiczne, który, które z zadań mogą być wykonane później, które są istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności, więc te priorytety, właśnie jest to kwestia decyzji odgórnej, powiedziałabym. Bardzo istotne jest, aby po ustaleniu już tych celów i priorytetów osoby decyzyjne skorelowały te zadania, które stoją do realizacji w danym okresie finansowym, z planem finansowym. To jest absolutnie nierozerwalnie połączone i niezmiernie istotne. A finalnie ostatnią tak ostatnim elementem tego procesu decyzyjnego jest oczywiście decyzja co do podziału kompetencji wśród swoich pracowników. Z punktu widzenia strategii jest to kluczowe, ponieważ każdy pracownik wówczas musi mieć świadomość tego co leży po jego stronie, a następnie musi to realizować. Natomiast jeśli chodzi o zespół zamówień publicznych Tutaj oczywiście mowa jest o tym, że Państwo jako pracownicy zamawiający ze swojego punktu widzenia musicie te poszczególne zadania osadzić w planie zamówień publicznych. Ten plan jest przez niektórych wykonywany, przez innych nie. Powiem o tym w następnych lekcjach. Natomiast samo osadzenie poszczególnych zadań w planie jest niezmiernie istotne i jest tak naprawdę początkowym elementem całej późniejszej analizy. Następnie po stronie pracownika zamówieniowego leży oczywiście wybór stosownych procedur. Te procedury muszą być dostosowane do zadań, które realizujemy, do tych priorytetów ustanowionych przez osoby decyzyjne, stąd jest to niezmiernie istotny element. Oczywiście, po stronie pracownika zamówieniowego leży również wdrożenie i prowadzenie postępowania, co wiem świetnie Państwo sobie z tym radzicie i na co dzień to niejako wypełnia Państwa, państwa obowiązki. Wreszcie, po stronie pracowników zamówieniowych leży również czuwanie nad realizacją celów wyznaczonych przez osoby decyzyjne. Ponieważ państwo zamawiający macie wpływ na realny wpływ na realizację, prowadzenie postępowania, również przekłada się to na realizację celów. To są najważniejsze um, obowiązki podzielone w poszczególne kategorie. Z punktu widzenia strategii niezmiernie istotne jest to, że nowa polityka zakupowa państwa, która została przyjęta 11 stycznia tego roku, przewiduje matrycę kompetencji oraz wypełniany w oparciu o tą matrycę kwestionariusz osobowy. W tej oto matrycy kompetencji znajdują się określone opisy stanowisk i właśnie różnych cech, które pracownicy zamawiającego powinni przejawiać, które następnie będą weryfikowane. Jednym z elementów takiej weryfikacji jest kwestionariusz osobowy. Ten kwestionariusz zawiera mnóstwo pytań, natomiast część z tych pytań referuje wprost do kwestii strategii. Najważniejsze pytania, takie przykładowe, które państwu mogę przytoczyć z tego właśnie kwestionariusza, to są pytania o między innymi państwa poziom wiedzy dotyczący planowania czy wyznaczania priorytetów strategicznych. A propos, są też pytania odnoszące się do poziomu wiedzy na temat strategii i procesów zarządzania dostawcami. Są pytania dotyczące strategii udzielania zamówień, między innymi dotyczące rodzajów procedury, dzielenia zamówień na, na części czy rodzajów umów, jak również pytania dotyczące szerszego kontekstu związanego z zarządzaniem kosztami i wynikami. Oraz pytania dotyczące dostępnych Państwu strategii zakupowych. Te pytania są istotne z punktu widzenia tego, że kwestionariusz ma służyć Państwa ocenie. Ideą kwestionariusza jest to, aby dokonać weryfikacji, na ile Państwo tego typu wiedzę posiadacie, a dalej, żeby przekazać analizę z tych kwesti kwestionariuszy do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem podjęcia działań, na przykład edukacyjnych. Stąd kwestia, kwestia tematu strategii jest istotna i na pewno będziecie Państwo w swojej pracy byli zmuszeni do tego, żeby analizować ją. I ewentualnie edukować się również w tym zakresie. Stąd zachęcam Państwa do wysłuchania dalszych lekcji poświęconych strategii. Podsumowując, należy stwierdzić, że jeśli chodzi o strategię, kluczowe jest przemyślane, i przemyślane podejmowanie decyzji, a nie ad hoc. Konieczne jest to, aby pamiętać, że strategia może przynosić wymierne korzyści, jeżeli jest realizowana prawidłowo na wszystkich szczeblach. Ważny jest oczywiście podział tych kompetencji, który powinien zostać przypisany przez osoby decyzyjne. Jest on, mogłabym nawet rzec, warunkiem dobrego realizowania działań w sposób strategiczny. I należy pamiętać, że od stycznia tego roku obowiązuje matryza kompetencji i będziemy zmuszeni do wypełnienia kwestionariusza osobowego, w którym również kwestie strategii się pojawiają. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne lekcje.